I teraz posłuchajcie, co mówi ojciec Pio. Naczynia, których dotyka się, są święte. Należy obchodzić się z nimi z szacunkiem, ponieważ są własnością Boga i tak jak dłonie kapłana dotykają Chrystusa w czasie Jego ofiary. No bo w kielichu pańskim znajduje się krew, Pan Jezus, cyborium święte, hostie, to i materia dotyka Pana Jezusa. Nie należy powierzać ich dotykania ministrantom, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej. Takie to jest bardzo mocne, powiedzmy. Nie mogą naczyń liturgicznych, mszałów, ornatów dotykać ministranci, czy gdy są w grzechu śmiertelnym, nie są w stanie łaski uświęcającej. To co dopiero jak ksiądz jest w grzechu śmiertelnym? To jakie piekło ma na sobie? Wy tego nie widzicie, co się tu dzieje. Wtedy podczas każdej takiej mszy świętej. Ministrant, który służy do mszy świętej, a nie jest w stanie łaski, kala świętą ofiarę. Posłuchajcie, jak on tu daje teologię święty ojciec Pio. Kiedy my też nie jesteśmy w stanie łaski, co my wyrabiamy na mszy świętej z Bogiem? Ojciec Pio mówi, to dopuszczenie szatana pod sam krzyż. Postawienie go na równi z aniołami przy Panu. Ministrant braku łaski uświęcającej dopuszcza szatana pod sam krzyż. Jezus cierpi, odczuwając odrazę, a będąc poddanym, cierpi ją bezbronnie. Naczynia również nie mogą być dotykane przez osoby przypadkowe, ponieważ zawierają w sobie znamie świętości, które nigdy nie zniknie. Poświęcona monstrancja, poświęcony ornat. To nie, że każdy chce oglądać. To nie jest wystawa. Dla mnie to jest przerażające, że są muzea kościelne, w których się pokazuje kielichy za szybą, takie inne, że powinni makiety porobić, rozumiecie? Ale oryginały, wszystko, przecież tam bezbożnicy chodzą, ateiści chodzą. Przecież to uroczysta profanacja. Tego znamienia świętości to kielich nikt nie wyrwie. Jest to obrażanie Boga. Ojciec Pio mówi, znamie świętości, znaczenia, które nigdy nie zniknie. W przypadku profanacji naczynie jest profanowane, ale nadal pozostaje świętym. Czyli wyławią tabernakulum, biorą cyborium, rozrzucają hostie po kościele, rzucają o ziemię, moi drodzy, cyborium, puszkę, ona dalej jest święta. Obecny w dzisiejszych czasach handel rzeczami świętymi jest jawną obrazą Boga, jest świętokradztwem. I Kościół, zamykając swoje kościoły, otwiera geszefty i robi sprzedawanie świątków, ornatów, szat liturgicznych, kielichów i daje to w ręce bezbożnych. Przecież to albo spalić, albo przetopić. Albo zakopać w ziemię, żeby nigdy ten to szlachetne naczynie czy metal nie były później oddawane na inne przysługi. Dlatego handel rzeczami świętymi jest świętokradztwem. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim. Ci ludzie, mówi, ci co chowali naczynia, by nie dostały się w ręce innowierców, ci ludzie otrzymali swoje nagrody. Tak i ci, którzy wyprzedają święte naczynia, będą ponosili słuszne kary. Takie same kary spadają na wszystkich biskupów, którzy sprzedają świątynię. To, że nie konsekrowali je z kamieniem ołtarzowym,
to teraz jeszcze je sprzedają. Powinien się do dymisji jeden z drugim poddać, skoro nie umie napełnić świątyni wiernymi. Czyli jest niewierzący, bo wiara napełni. Nie ma nic z Pana Jezusa. Żadna nędza nie jest tak wielka, aby opłacało się człowiekowi wyprzedawać własność Boga. Więc przypominam, żadna nędza nie jest tak wielka, aby opłacało się wyprzedać własność Boga, która jest święta na zawsze, ponieważ choćby raz była użyta w czasie świętej Eucharystii.